Hej, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o pieluchach wielorazowych do pływania. Czym tak naprawdę różnią się pieluchy jednorazowe od wielorazowych? No więc tak, pieluszka jednorazowa to jest po prostu zwykła pieluszka wyglądem przypominająca po prostu taką pieluszkę dzienną i po jednym użyciu musicie ją wyrzucić. Wielorazowa pieluszka wyglądem przypomina spodenki pływackie lub część od kostiumu, no i oczywiście możecie ją używać wielokrotnie, dzięki czemu jest dużo bardziej ekologiczna. Jak to wychodzi cenowo? Pieluchy jednorazowe są tanie w momencie zakupu, czyli na przykład zapłacicie za taką paczuszkę około 20 zł do 27, to oczywiście zależy od marki. Pieluchy wielorazowe są oczywiście droższe, natomiast przy dłuższym użytkowaniu są bardziej ekonomiczne. I tutaj mam akurat markę Splash About. Te pieluszki kosztują od 80 do 112 zł, w zależności od modelu. Dlaczego w ogóle potrzebujemy pieluch do pływania? Pieluchy do pływania mają jeden główny cel – zapobiegają przedostawaniu się kału do basenu. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że pieluchy do pływania nie trzymają moczu, zarówno te wielorazowe, jak i jednorazowe. Powodem tego, że nie mogą być chłonne, jest to, że wchłonęłyby również wodę z basenu, przez co stałyby się ciężkie i po prostu pociągnęłyby dziecko w dół, stałoby się to niebezpieczne. Chcemy przeprowadzić, słuchajcie, mały eksperyment. Zamoczymy zwykłą pieluszkę, właśnie taką dzienną, razem z pieluszką do pływania w misce z wodą i zobaczymy na koniec filmu, jak to będzie wyglądało. Teraz opowiem Wam nieco więcej o pieluszkach wielorazowych marki Splash About. Mam tutaj dwie pieluszki, jedna to jest Happy Nappy, a tutaj jej nowocześniejsza wersja Happy Nappy Duo. Później Wam powiem, jakie są różnice. A dlaczego akurat o tej marce? My w Tublu, w naszym sklepie, mamy tą markę od początku istnienia sklepu, czyli od 12 lat i ona się naprawdę świetnie sprawdza, klienci są zadowoleni, dlatego no po prostu o tych Wam opowiadam. Za moment wracamy do pieluszek, natomiast teraz chciałam Was gorąco zachęcić do zapisania się na nasz newsletter. Jeżeli się na niego zapiszecie, macie kod na pierwsze zakupy w wysokości 5%, możecie na przykład kupić sobie pieluszkę wielorazową. Wracamy teraz do pieluszek. Wielorazowe pieluszki do pływania marki Splash About występują aż w 5 rozmiarach. Szczegóły znajdziecie tutaj. Posiadanie pieluchy do pływania na basenie jest bardzo ważne, ale równie istotne jest jej dobre dopasowanie. O tym dopasowaniu jeszcze Wam za chwilę opowiem, ale na razie dlaczego jest to ważne? Dlatego, żeby oczywiście odchody nie wydostały się do basenu. Jeżeli tak się stanie, niestety cały basen, wszystkie osoby z niego muszą być ewakuowane, no i oczywiście musi być przeprowadzony proces czyszczenia basenu, który trwał około 4 godzin, więc oczywiście nie jest to miłe dla wszystkich uczestników basenu, no i oczywiście bardzo kosztowne. Neoprenowe pieluszki wielorazowego użytku Happy Nappy Splash About są bardzo dobrze dopasowane. Ich ergonomiczny design sprawia, że podczas poruszania się dziecka w wodzie pieluszka nie przesuwa się na jego ciele. Ściągacze w talii i na udach ściśle przylegają do ciała dziecka, tworząc uszczelkę, która zapobiega wydostaniu się nieczystości. Ta nowa wersja pieluszki Happy Nappy, czyli Duo, jeszcze lepiej chroni przed wydostaniem się nieczystości, ponieważ ma podwójną warstwę w środku. Zobaczcie, jak sobie ją obrócę, to mamy, zaraz dla porównania Wam oczywiście pokażę tą drugą, to mamy tutaj tą neoprenową warstwę, którą ma po prostu ta pieluszka starszego typu, ale tu dodatkowo ma jeszcze takie majteczki, tak? Coś takiego. A tutaj zobaczcie, ta wersja pierwsza ma po prostu tylko tą neoprenową warstwę. Czy wybrać pieluszkę jednorazową czy wielorazową do pływania? Oczywiście zdecydujecie sami. Jednak jak dla mnie wybór jest prosty, głównie ze względów ekologicznych, ponieważ pieluszki wielorazowe przyczyniają się do mniejszej emisji dwutlenku węgla o jakieś 1,5 do 2,5 raza w stosunku do pieluch jednorazowych w ich produkcji i użytkowaniu. Jest to również bardziej praktyczne korzystanie właśnie z pieluch wielorazowych, ponieważ zobaczcie, tutaj mam opakowanie 12 sztuk. Wyobraźcie sobie, że jedziecie na dwutygodniowe wakacje i potrzebujecie takich pieluszek kilka dziennie, a nie w każdym miejscu da się je kupić.
A pieluszkę wielorazową po prostu możecie po każdym użyciu wypłukać w ciepłej wodzie, nie musicie nawet jej prać w pralce. Teraz powiem Wam, jak dobrać odpowiednio rozmiar. Opaska z lajkry, zarówno ta na brzuszku, jak i na nóżkach, powinna ściśle przylegać do ciała dziecka. Powinniście być w stanie przełożyć palec, ale nic więcej. Wielu klientów pyta nas, co założyć pod wielorazową pieluszkę do pływania. Otóż tak naprawdę nie musicie nic zakładać, wystarczy taka pieluszka, chociaż na niektórych basenach jest taki wymóg, żeby pod wielorazową pieluszkę założyć jeszcze jednorazową, ale to musicie się zorientować. Jeszcze producent Splash About dodatkowo wyprodukował takie wkładeczki, to są jakby coś na kształt chusteczek higienicznych, które wkładacie do wnętrza pieluszki i to jest tak naprawdę po to, żeby łatwiej było ją Wam wyczyścić, one są jednorazowe. Jest ich tutaj w opakowaniu troszeczkę, więc wystarczy to na dłużej, o 50 sztuk. Dla jeszcze lepszej ochrony wielorazową pieluszkę Happy Nappy możecie połączyć z takimi bawełnianymi majteczkami tego samego producenta. Wiemy, że dla wielu osób jest to oczywiste, natomiast warto jednak wspomnieć, że taka pieluszka nie chroni przed luźnymi stolcami, także pamiętajcie, jeżeli Wasze dziecko ma biegunkę, no nie idźcie z nim oczywiście na basen. Baseny mają też swoje ochronne okresy, na przykład w regulaminach, prawda, że 2 tygodnie po biegunce nie można nawet przychodzić na basen. A few moments later. Co tutaj się dzieje? No, teraz wracamy, słuchajcie, do naszego testu. O matko, zobaczcie, to jest złe zdecydowanie, to jest pieluszka jednorazowa dzienna. Wow, ale widać, że słuchajcie, bardzo chłodna. No natomiast pływać, jak widzicie, w tym się no nie da. Natomiast pieluszka do pływania jednorazowa oczywiście wygląda w porządku. No i tak samo tutaj nasza neoprenowa pieluszka od Splash About. Po pływaniu po prostu wystarczy, słuchajcie, przepłukać w ciepłej wodzie i wysuszyć i będzie gotowa. Zbliżamy się do końca. Na temat wielorazowych pieluszek mam nadzieję wiecie już więcej. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, oczywiście zadajcie nam je w komentarzach. Chętnie pomożemy i odpowiemy na wszystkie. Chciałam jeszcze dodać, że w naszym sklepie internetowym jest bardzo duży wybór pieluch wielorazowych, więc podlinkujemy Wam wszystkie oczywiście pod filmikiem. Dziękujemy za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, dajcie nam oczywiście lajka, subskrybujcie nasz kanał. Cześć!